Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym programie chciałem omówić kilka takich prostych metod, żeby samemu po prostu się wyleczyć w warunkach, gdzie nie mam dostępu do lekarstw, do doktora. Jak to można zrobić? Ja chciałem Państwu zaproponować taką prostą metodę nakładania rąk na głowę. Po prostu ręce, w zależności od której strony ciała, którą mamy chorą, jeżeli to jest lewa strona, to nakładamy prawą rękę na głowę. W takiej pozycji, że palce są po prostu razem, kciuk jest osobno. I ta cała część wewnętrzna musi dolegać bezpośrednio do naszej powierzchni głowy. Tu mamy po prostu czubek głowy, to ten kciuk musi być usytuowany akurat w tym miejscu, gdzie jest po prostu czubek naszej głowy. Czyli po prostu tak, nakładamy rękę na głowę w ten sposób i jeżeli ta osoba ma chorą tą część ciała, ona się po prostu będzie leczyć tą część ciała. Jeżeli po prostu jest ta część ciała jest chora, no to nakładamy w takiej właśnie pozycji palce razem i muszą dolegać dokładnie do głowy. W takiej pozycji nakładamy rękę na głowę. Ten punkt, który jest od kciuka, dotyka czubka głowy i po prostu i to jest pozycja pierwsza, dzięki której możemy po prostu się leczyć samemu. 20 minut trzymając rękę na głowie, która, zaznaczam, przylega całkowicie do powierzchni naszej głowy. Po prostu można się leczyć samemu, z bólów, z różnego rodzaju dolegliwości. Jeżeli osoba się poczuje źle, ma jakieś zawroty głowy, to właśnie w ten sposób można się po prostu leczyć. Dodam też kilka słów o leczeniu się autosugestią, czyli po prostu wmawianie sobie, że jesteśmy zdrowi. Bo autosugestia, znaczy uświadamianie sobie tego, że jesteśmy zdrowymi i że po prostu nie mamy żadnej choroby, to jest siła naszego umysłu i nasz umysł ma taką tendencję, że harmonizuje nasze komórki w takim względzie, jakim my po prostu chcemy. My możemy harmonizować nasze komórki siłą naszej woli, myśląc, że dany organ jest zdrowy. Jak to można zrobić? Po prostu wdychając powietrze, które zawiera pranę, zawiera energię witalną, wysyłamy mentalnie, myśląc o tym organie. Na przykład, żeśmy się uderzyli bardzo mocno w kolano i boli nas kolano, prawda? Więc tak, wdychamy powietrze i to powietrze z płuc mentalnie wysyłamy energię, która jest w tym powietrzu, do tego kolana i jakby z wydechem jakby bierzemy tą negatywną, czarną energię, co jest ból i po prostu wchodzi do naszych płuc ta negatywna energia i wydychamy ją. I w takim po prostu procesie wdychania i wydychania dostarczamy prany choremu organowi, wysyłając bezpośrednio energię w ten organ, czy wątrobę, czy brzuch, czy ewentualnie nasze serce, które nas boli, dokładnie w to miejsce, które po prostu mamy jakąś dolegliwość. Jest to bardzo prosty sposób i każdy z nas może się nauczyć tego po prostu oddychania i wysyłania energii pranicznej, bo zaznaczam, energii prany, która jest w powietrzu, otacza nas z wszystkich stron. Prana również znajduje się w warzywach, w owocach, w tym co jemy, zaznaczam, w świeżych owocach będzie jej o wiele, wiele więcej. Dzięki leczeniu pranicznemu możemy się lepiej poczuć. Dzięki nakładaniu rąk na głowę możemy też lepiej się poczuć. Zaznaczam, że to jest prawa ręka na lewą część ciała i lewa ręka na prawą część ciała oddziaływuje energetycznie. Tak jak również można nałożyć obydwie ręce, jeżeli ciało ogólnie się czuje źle w dwóch połowach, można nałożyć ręce razem, po prostu nachodząc na siebie w takiej oto pozycji, czyli kciuk osobno od dłoni, palce zawsze razem. I w ten czas można po prostu leczyć się samemu, nakładając w taki sposób ręce na głowę i powodując leczenie energetyczne naszego organizmu. Możemy te ręce trzymać z pół godziny, 40 minut, to już w zależności od danego schorzenia, danego bólu, który czujemy i uświadamiając sobie zawsze, że następuje polepszenie naszego zdrowia. Dodam, że myślenie pozytywne, że stan zdrowia się polepsza jest bardzo istotne, ponieważ dzięki naszemu myśleniu dajemy impuls do komórek naszego organizmu, żeby po prostu stan danego organu się polepszył. Ja osobiście zauważyłem wielokrotnie u mnie, w moim przypadku, jak miałem krwotok z ręki, jeżeli na przykład pracowałem przy budowie domu z drewna i młotkiem uderzyłem się w palec albo o gwóźdź, czy się zahaczyłem lub cokolwiek,
zauważyłem, że siłą mojej woli mogę zatamować wypływ krwi z mojego organizmu. Czyli po prostu, jeżeli mamy jakiś duży upływ krwi z danego miejsca, możemy myśleć, że po prostu ten upływ jest mniejszy. Nie lamentować się, nie użalać się nad swoim stanem, tylko po prostu zacząć myśleć pozytywnie, zacząć myśleć po prostu, skoncentrować się na tym danym organie, czy palcu, czy nodze i po prostu sami możemy zakamować krwotok. Ale to musi być po prostu koncentracja konkretna i tylko skupić całą swoją uwagę na tym miejscu. I wówczas krwotok się zatamuje siłą naszej woli. I dodam do tego, że żeby mieć takie właściwości w sobie, żeby rozwinąć te właściwości właśnie siły woli, trzeba być osobą czystą. Po prostu trzeba dbać o siebie. W tym sensie, że trzeba odpowiednio się odżywiać, nie jeść za dużo, nie jeść za mało, nie spać za dużo, nie spać za mało. Jeśli można, jedzenie wegetariańskie, bezmięsne. Jeżeli już Państwo chcecie jeść mięso, mogą być to ryby lub jajka, ale po prostu nie polecam jedzenia mięsa od krów, ani mięsa od kurczaków, ponieważ to mięso nie jest zbyt dobre i po prostu zatruwa nam nasz organizm. Na marginesie chciałem dodać, że to leczenie naprawdę nam dużo pomoże w tym, żebyśmy się dobrze czuli, żebyśmy mieli taką harmonię w sobie. Będziemy mieć tą siłę, jeśli ją w sobie rozwiniemy. Jeżeli nie, będziemy po prostu zajmować się przeciętnymi rzeczami tego świata, po prostu chodzeniem do kina, na koncerty, po prostu czas będzie nam przemijał bezwartościowo, wówczas takich sił nie rozwiniemy. Musimy skoncentrować na tym, żeby dochodzić do pewnej wiedzy w tym świecie materialnym. Wówczas dzięki wiedzy możemy zrobić dużo ciekawych rzeczy, możemy sami się leczyć, możemy siłą woli leczyć inne osoby, możemy nakładać ręce na inne osoby i leczyć się i pomagać im. Dzięki naszej świadomości, dzięki naszemu oddziaływaniu, naszego umysłu możemy po prostu spowodować uleczenie różnych dolegliwości, różnych chorób u innych osób. Dodam Państwu, że na marginesie nasza firma Energy Aaron produkuje podkładki, które są bardzo zdrowe, które harmonizują struktury wody. To właśnie podkładka Superhuman, która kładąc ją po prostu w kuchni, na stole, kładąc dzbanek z wodą lub szklankę, zharmonizujemy nasz sok, zharmonizujemy naszą wodę, która nam pomoże być osobą więcej pozytywną, więcej szczęśliwszą. Ja dodam tylko, że po prostu podkładka podnosi wibracje wody dość wysoko, jest to energia pozytywna. Potem mamy jeszcze tą drugą podkładkę, która jest trochę mniejsza, A5, która też jest bardzo dobra, która nam pomoże zharmonizować struktury wody. Też jest, bardzo polecam tą podkładkę. Jak również podkładka ta najmniejsza, która jest do kieszeni, która jest do portfela, ona też jest bardzo dobra. Też służy ją do noszenia przy sobie. Oczywiście swobodnie można ją nosić przy sobie, ona nie ma żadnej baterii, ona ma oddziaływanie energetyczne na nasz organizm, bardzo pozytywne. Chciałem Państwu też zaproponować Aronit. To jest Aronit Home Office, który zasłuży do zabezpieczenia mieszkania przed szkodliwym promieniowaniem elektromagnetycznym, jak również przed żyłami wodnymi, przed promieniowaniem geopatycznym. Jest to bardzo dobry odpromiennik, on pracuje około 30 lat. Jeżeli jest miejsce bardzo napromieniowane, to około 20 lat. To w zależności od rodzaju miejsca, w którym go ustawimy. Dodam, że odpromiennik Home Office zawsze wstrajamy do północy i kładzie go się na podłodze pod łóżkiem albo pod materacem i właśnie on ma w ten czas najbardziej 100% działanie. Jak również chciałem Państwu zaproponować odpromiennik Personal, który jest do odpromieniowania siebie. Można go nosić w spodniach, w kieszeni, w kurtce. On bardzo jest taki malutki, właśnie jak Państwo widzicie. Bardzo pomaga na zdrowie, lepsze samopoczucie, wzmacnia system odpornościowy organizmu. To jest bardzo dobry odpromiennik. Jak również chciałem zareklamować nasz nowy odpromiennik. To jest odpromiennik Garten, który jest jego się po prostu ustawia w ogrodzie, na głębokości najlepiej 10 cm, w jakiejś zawiniętym, może w jakimś folii, w jakimś plastikowym pudełku. Dodam, że jeżeli ma być efekt odpromiennika, nie może to być jakaś puszka metalowa, nie może to być jakieś pudełko, które jest obwinięte aluminium, ponieważ nie będzie działało. Także dziękuję Państwu za uwagę i pozdrawiam do następnego programu.